Dobra, ja go już tu rozwalam, o, mówiłem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt, chyba tak? Chyba jest pierwszy i drugi, zaraz po Wigilii. I dzisiaj widzimy się w grze, której dawno nie było, a jest to przecież jedna chyba z najpopularniejszych gier, jak nie najpopularniejsza na tym kanale, czyli Bimenji Drive, pościgi policyjne. Wracamy po dłuższej nieobecności. Dzisiaj policją będzie polska policja w... No właśnie, w czym? Co to jest? FPS Trapez oczywiście, ale jeżeli... W ogóle widzieliście taką policyjkę? Ja takiej nie widziałem faktycznie. No zwykły polonezik jakby policyjny, okej, ale taki model nie widziałem. Karetki widziałem, tego typu karetki, jakby polonezowe. Nawet nie wiem, czy jeszcze niedawno dosyć na przemyskich ulicach coś takiego nie jeździło. A uciekać będziemy czymś, co mi się bardzo podoba w GTA, bo taki samochodzik jest w GTA. Nie wiem, to jest w ogóle samochód, który został wprowadzony teraz przez twórców, czy to jest po prostu bardzo dobra modyfikacja? Bo w sumie też nie wiem, bo wiecie, zaktualizowałem mody i teraz nie wiem, czy coś jest modem, czy nie. Ale oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę... O kurczę, goń mnie, łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem, a my uciekamy dla pana policjanta, ponieważ ukradliśmy wszystkie prezenty wczoraj z domu, spod choinki, żeśmy zabrali i po prostu zaczęli uciekać. I pan policjant stwierdził, hola, hola, tak być nie może, młody człowieku, proszę zatrzymaj się. A ja, nie, 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 panie policjancie, będę uciekał, bo to moje wszystkie prezenty są, moje i tylko moje, oj tak, tak. Także ja uciekam, spróbujemy uciec z tym oto samochodem. On jest naprawdę bardzo fajny, powiem wam, nie wiem dlaczego. On na pierwszy rzut oka jakiś ładny giga nie jest, ale powiem wam, że ma wszystkie cechy samochodu, które mi się podobają. W sensie ten tył wygląda ładnie na takiego pick-upa, światła, ten przód mi się mega podoba po prostu. Wiadomo, środek pewnie trochę archaiczny, aczkolwiek no, no sam samochodzik podoba mi się, taki trochę dziwny, ale dla mnie się podoba. Dobra, pyk, okej. Podoba mi się ten samochodzik, dobra, jedziemy, jedziemy, policja wyrzucona w błoto. Kurczasz, powiem wam, brakowało mi takiej gierki jak Bimenji Drive i zabawa właśnie z policją, żeby tutaj poświrować z taką policyjką. Szkoda, że w GTA nie ma jakichś takich dodatkowych trybów, gdzie można właśnie się z botami pobawić na tego typu, wiecie, mapkach, że sobie jeździmy po prostu po Los Santos, musimy się rozbijać czy coś z policją, takie tryby do zabawy, tak jak były tryby, po prostu brakuje mi trybów w stylu free roam, serwery MTA czy SAMP i zabawy, które tam były dostępne po prostu na sesji, wiecie. Tam nie trzeba było zarabiać, tak jak tutaj w GTA, więc tam po prostu ludzie się bawili, nie? Przychodzili do GTA, żeby się pobawić. W tym momencie niestety, żeby się pobawić, żeby mieć samochody czy rzeczy do zabawy, musisz zarobić, a żeby zarobić, musisz grindować. No i to jest ten problem. Ale go śmignąłem, ty! Ale go minąłem, idealnie! I to jeszcze na ręcznym, 180 zrobiliśmy przy okazji. Moi drodzy, kogo witam, kogo goszczę, witam pana z policji i zapraszam tutaj do pościgu policyjnego, o kurcze pieczone. Jeżeli oczywiście chcielibyście więcej widzieć odcinków z Bimenji Drive, to śmiało właśnie piszcie w komentarzach, to ja bardzo chętnie czy na jutro, czy jeszcze na jakiś dzień kolejny bym ogarnął. Aczkolwiek myślałem, żeby też niedługo jakiegoś ETS-a znowu sobie po świętach... O kurczę, zagrać i nagrać. Może jakieś noworoczne właśnie odcinki z ETS-a jeszcze. Wiecie, tam Robloxik będzie gdzieś się pojawiał też w międzyczasie tak zwanym. Aczkolwiek wiecie, no tutaj przebić to inną grą fajnie by było. A jeżeli event w Robloxie jest do 6, no to wiecie, to jeszcze trochę czasu jest. Może uda mi się jeden pojazd zarobić na jeden pojazd z eventu. Może. Ostatnio odpaliłem to nawet chyba przez godzinę na live graliśmy w Robloxa, więc... I zarabialiśmy. Tego Mikołaja udało mi się spotkać na pewno. Kiedy to było? 23, o! Udało mi się spotkać Mikołaja i zebrać wszystkie trzy prezenty, które przygotował.
Więc całych 30 prezentów zarobiłem z tego, wow. Dobra, co jest z policją? Czy policjant... A, policjant odpuścił. 1-0 dla mnie w takim razie. Bo kurczę, jeszcze ten kolor na tym samochodzie niebieski mi się podoba, powiem wam. Same plusy, ten samochód nie ma minusów wręcz. Jeżeli chodzi o samochód tego typu, to wiecie, to tak też trzeba to zaznaczyć. Dobra, minus, kierownica po prawej stronie i archaiczne wnętrze, niestety. Chociaż czasami, wiecie, to może też być jakimś plusem dla niektórych osób, chociaż nie, ja to muszę mieć nowy samochód. W sensie nowy, no tam taki fajnie, żeby 13-letni może być, nie? Ja kupiłem 13-letni samochód, więc nowy jak nowy. Dla mnie 13-letni to wiecie, w mojej głowie to jest nowy samochód już. To bierzcie pod uwagę, że ja mam niskie standardy dosyć, nie? Zawieszone, w sensie niskie, no po prostu ja mam, taki jest mój standard, taki jest mój poziom. Dobra, bo ten policjant to na razie ma problem w ogóle zdrowo wyjechać i trzeba mu pomóc troszeczkę, bo inaczej pan policjant to tu nie da rady. A ciekawi mnie, czy faktycznie ten policjant ma gorszy pojazd od mojego, czy to bot po prostu jest taki głupi i nie ogarnia swojej kuwety. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy teraz. Długa, prosta, powiedzmy. Nawet trochę krzywa. I z dołu, do dołu. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Ładnie ten samochodzik się trzyma. Oj, chciałem powiedzieć, że się ładnie trzyma. Ale dokładnie w tym momencie, kiedy zacząłem mówić, że się ładnie trzyma, no w poślizg wpadliśmy. No i policjant znowu rozbity, proszę państwa. No, ja mam wrażenie, że przestaje czuć jakiekolwiek zagrożenie ze strony tego policjanta. Ej, dobra, patrzcie na to. Przecież on tym policyjnym polonezem to nie jest w stanie ani mnie chyba przepchać, ani mi nic zrobić. No proszę cię, gościu, dawaj, 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 atakuj. Chłopie, no. No dawaj. No i co? Ej, on... No, no dobra, tutaj prawe drzwi są wgniecione, co prawda. Ale jakichś takich większych zniszczeń nie widzę na sobie. A ten chłop się cały czas rozwala, opatrzcie. I znowu, o drzewo. No ja pierdzielę, co jest z nim nie tak? Dobra. Ja może w drugą stronę po prostu pojadę teraz. I może w drugą stronę będzie chciał mi uciec, w sensie mnie dogonić. O kurczę, no patrzcie na to, on wpada do rowu. Ja pierdzielę, hopie, hopie, czekajcie. Hopie, chodź tu. Patrz, nie masz zbędnego balastu, ci się pozbyłem, kolego, tam z tyłu, panie policjancie. Po co ci ten zderzak był? Ja pierdzielę, znowu wpadł, no nie mogę. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Nie, dobra, dobra, dobra. Policjant tutaj nie daje rady. Zatrzymaj AI. Zatrzymaj to AI. I teraz co? Ruch drogowy, goń mnie. Uciekaj. Gościu, teraz ja zaczynam gonitwę. Proszę się zatrzymać. Tutaj policja 1337. Numer służbowy, odznaki JP 100%, co? To znaczy co? Że jestem Polakiem, albo Jan Paweł. To też taki fajny serial oglądałem ostatnio na Netflixie, polski, 1670. Super po prostu się bawiłem na tym serialu. Dawno tak dobrego, fajnego polskiego tworu nie widziałem. Tyle nawiązań, tyle humorku po prostu związanego z czasami, w których rozgrywa się jakby akcja tego serialu i nawiązań do teraźniejszości. O, będę największym Janem Pawłem na świecie, mówię ci. Dobra, no i co się tu wydarzyło, proszę pana? Jak to doszło do tego, że pan żeś wylądował w rowie, uciekając przede mną tylko i wyłącznie? Jak do tego doszło? Niech mi pan to wytłumaczy, bo ja nie rozumiem trochę. Panie Ciesławie, proszę, proszę tutaj powiedzieć, co się wydarzyło? Do czego to doszło? No dobra, pan się nie chcesz zatrzymać, to ja pana zaraz zatrzymam. Czy pan nie widzi, że mi się świecą te koguty?
że mi się świeci wszystko w tym policyjnym radiowozie, oznacza to, że powinieneś się pan zatrzymać i nie zgrywać tu jakiegoś wariata drogowego w tym momencie. Także proszę, proszę, naprawdę. Jedyne, o co proszę, to żeby się pan zatrzymał. W ogóle mam nadzieję, że miło wam święta minęły. Możecie śmiało w ogóle też się pochwalić pod tym filmem, co ciekawego dostaliście pod choinkę. No i jak spędzacie kolejny pierwszy i drugi dzień świąt. O kurczę, ty, tutaj jakieś części tego samochodu wyleciały po prostu. Powiem wam, że moja druga wigilia po operacji to była, w której miałem wrażenie, że spróbuję większej ilości rzeczy zjeść. To niestety zakończyła się tym, że spędziłem cały wieczór praktycznie na kibelku później. Niestety, jak się już woreczka żółciowego nie ma, to z jedzeniem bywają problemy, nie? Ogólnie, szczególnie kiedy jest się na takiej diecie niskotłuszczowej przez cały rok prawie, to i prawdopodobnie już do końca życia. O kurczę, ty! O kurde, dobra, uciekł mi, ale on też się rozwalił, okej, okay. To po jeden będzie przynajmniej. No, to jeżeli się jest na takiej diecie i nagle przychodzi coś, co ma troszeczkę więcej tłuszczu lub może inaczej organizm na to zareagować, no to już bywają ciężary, że tak powiem. I wydaje mi się, że ciężarem największym, które spowodowało takie moje niefajne zachowanie żołądka później, wydaje mi się, że mogło to być od śledzia w oleju, nie? No wiadomo, no śledź w oleju, wyjęty z tego oleju, tego oleju tam dużo już pewnie na nim nie było, chociaż wiecie, no jak on jest marynowany, czy po prostu w tym oleju sobie leży, no to pewnie przesiąka mocno tym olejem i koniec końców jakby to połączyć jeszcze z innymi rzeczami, które się zjadło tego dnia. Okej, czy ty chłopie na tym samym drzewie się rozbiłeś? To wtedy może można dojść do wniosku, że no po prostu coś się nie tak może wydarzyć z tym. Dobra, no i jedź teraz, no jedź. Dobra. O kurcze. O kurcze. Dobra, kolego. Zatrzymałem cię. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że teraz będziesz dobrze uciekał. No, także wydaje mi się, że takie rzeczy tutaj z tego wynikają mocno. Dobra, on pojechał na wprost. Stop. Stop. Procent? Gdzie on pojechał? Ty, on jedzie teraz na wprost! Co jest? Co się tu wydarzyło? No, ale zjadłem sobie tak, barszczyk z uszkami, z grzybami. Później zjadłem sobie, co ja zjadłem? Pieroga z ziemniakami, dwa pierogi z ziemniakami, chyba jednego z kapustą jakąś. Zjadłem też gołąbka bez kapusty, czyli sam farsz w sumie. To jest gołąbek tam z ryżem i z czym on tam, ryżyk, mięso, coś tam jeszcze, jakieś te pierdoły typowe jak w gołąbku, bez żadnego sosu. Tego śledzia zjadłem, zagryzając kanapeczką. I w sumie kawałek serniczka chyba zjadłem. I to było moje jedzenie w takim razie na święta. Moje świąteczne jedzenie. Jeden gołąbek to mi został, to pewnie sobie zaraz zjem. Bo ja ten odcinek nagrywam dosłownie zaraz przed moim obiadem. I tego, i zaraz przed emisją. Tak naprawdę ja go zaraz wyrenderuję, go wrzucę na dzisiaj dla was. No i tak to jakoś wyszło, no a jeszcze wcześniej wiadomo, tam piekłem od rana bułeczki takie drożdżowe z twarogiem na słodko, to może też to, że sobie wcześniej to zjadłem, to może jakoś to wpłynęło, pewnie ten poziom tłuszczu też był, podniósł się i wynikła z tego sytuacja, jaka wynikła, no mam nadzieję, że u was było trochę lepiej. Okej, okej, dobra. Udało się zatrzymać? Ale no i co? Po co robisz to w tym Hirochim? Po co ty jeszcze uciekasz? Po co z tym walczysz? Widzisz, chłopie, że ja ci daję fory. Ja nawet nie chcę cię tak łatwo zatrzymać, bo to jest za proste. Ty się sam zatrzymujesz na drzewach, typie. Więc chcę się tu postarać i zrobić przynajmniej jakąś ładną akcję.
Ale ty chyba tego nie chcesz, zdecydowanie, no. Dobra. Dawaj, 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 gościu, no, gdzie ty jedziesz? Dobra. No, ale tak jak właśnie mówiłem, czy pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, to pewnie gdzieś idziecie, nie? Jeszcze do rodzinki, czy gdzieś? Bo to często tak było, przynajmniej u mnie, że na Wigilię, no to wiadomo, taka najbliższa rodzina, a później się szło gdzieś tam do jakichś wujków, cioci, czy coś, czy dalszej rodziny na jakieś takie spotkanka. Dobra, okej. Dobra, no i rozwalony gościu. No nie, on się stąd nie podniesie, bo przecież ja mu tutaj za każdym razem pomagam się podnieść. A ja wychodzę i mówię tak. Gościu, łapy, łapy, łapy. Łapy, łapy, bang, 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 bang. I tyle, gościu, rączki do góry i siedzieć cicho. A nie się tu jeszcze poruszasz i próbujesz jakieś dziwne rzeczy zrobić. Także ostatnie próby łapania moje jeszcze, tego zbrodniarza, który prezenty ukradł i myślał, że go nigdy nie złapiemy. Ale stare odciski palców zostały. Dawaj, let's go. Jedź, typie. O, mogę wam powiedzieć, co sobie kupiłem. W sumie nam na prezent kupiłem taki świąteczny. Tylko okazało się, że niestety kupiłem wersję, w której nie było dodatkowo kadridży, czy żeby te zdjęcia ogarnąć. To kupiłem nam taką drukarkę właśnie do zdjęć, że z telefonu sobie można tam jakiś Instax, coś. Taka fajna, większa drukareczka, ta white. Także mam nadzieję, że fajnie to zadziała. Chcieliśmy sobie ogarnąć coś w stylu albumu już. No ale też głupio iść z takimi zdjęciami właśnie telefonicznymi do jakiegoś zakładu, żeby to ogarniał, wiecie, po prostu bardziej tutaj samemu można sobie to zrobić, no i właśnie wpadłem na pomysł, że może takie coś, skoro istnieje ten Instax w wersji samej drukarki, że można sobie to połączyć z telefonem i wiecie, i wydrukować, to fajnie, tylko się okazało, bo myślałem, że już to właśnie ogarnę na święta teraz, specjalnie przed świętami leciałem do sklepu, zamawiałem tak, że w sobotę musiałem przyjść tam na 14 mniej więcej do sklepu po odbiór tego. Myślałem, dobra, no to w niedzielę na świętach zrobimy sobie fotki i ogarnę te zdjęcia, a tu taki zonki i niestety, i to tak nie wyglądało, bo się okazało, że nie mam tych wkładów po prostu, a 20 wkładów to z 7 dyszek kosztuje i trzeba to będzie zamówić, więc najszybciej pewnie w czwartek będzie, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo już sprawdzałem. No ale to też trochę drogi interes, ale cóż, to jest jakby... Jeżeli chce się mieć wygodnie, to trzeba płacić, nie? Za wygodę się płaci. Dobra, gościu, bo ja... Karin Bor! To jest Karin Bor z GTA 5. Dobra, ja go już tu rozwalam, o. Mówiłem. Ja jestem w stanie rozwalić go na pierwszych 50 metrach. Także ten typiarz, widzicie, już nie może wstać, nie może się zebrać. Nic nie jest w stanie zrobić. Nic nie jesteś w stanie zrobić, typie. Słuchaj ty mnie. No, także ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle, proszę państwa. Też nie będę przedłużał już tutaj, szczególnie, że chciałbym ten odcinek zaraz wrzucić, więc jeszcze chwilę mi z tym zejdzie. A dobrze byłoby jeszcze odcinek na jutro nagrać, żeby mieć przynajmniej jeden dzień jeszcze w miarę luźny na święta. Widzicie, no, youtuber nie ma na święta wolnego, jak sam wszystko robi, jeszcze na więcej niż jeden kanał. Także dzięki wielkie za oglądanie, wesołych świąt raz jeszcze, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.